tematem naszego obecnego wykładu jest rozwój gospodarczy. Jest to nieco luźniejszy temat niż poprzedni mój wykład i też chyba nieco luźniejszy niż większość pozostałych wykładów. No jednocześnie nieco trudno przedstawić jakąkolwiek systematyczną teorię rozwoju gospodarczego, dlatego ten wykład będzie miał charakter takich nieco, można powiedzieć, dywagacji na temat tego, jakie mogą być czynniki rozwoju gospodarczego, a jakie czynniki mogą go hamować. W swoim wystąpieniu skupię się na czterech punktach. Najpierw omówię zagadnienie biedy, dobrobytu i przyczynowości. Następnie omówię różnice pomiędzy wzrostem a rozwojem gospodarczym. Wtedy krótko mówię czynniki hamujące rozwój gospodarczy. No i na końcu, w najdłuższej części mojego wystąpienia, będę omawiał różne możliwe przyczyny rozwoju gospodarczego. Poprzedni wykład kończył się pozycją w literaturze tego samego ekonomisty, z którego jest zaczerpnięty wpis na Twitterze na moim slajdzie. To zbieg okoliczności, no ale to może akurat taki szczęśliwy zbieg okoliczności. No, ekonomista, szwedzki ekonomista związany ze szkołą austriacką w ekonomii, Per Bylund, napisał taki dosyć głośny wpis na Twitterze. Pomyślałem, że to jest bardzo dobry punkt wyjścia do rozważań ekonomicznych, w którym zapytał on, co powoduje ubóstwo. Stwierdza, nic. Jest to stan pierwotny, domyślny i punkt startowy. Prawdziwym pytaniem jest, czy realnym pytaniem jest to, co powoduje dobrobyt. No i jest to właściwy punkt wyjścia do rozważań nad dobrobytem. Z tego musimy sobie zdawać sprawę, że dobrobyt, że nie ma jakiegoś tortu, jakiegoś bogactwa, które możemy sobie tak podzielić po prostu i rozdystrybuować i wszystko zależy po prostu od dystrybucji tego bogactwa. To bogactwo trzeba najpierw w jakiś sposób wytworzyć. No i tutaj należy też oddać pewną sprawiedliwość Adamowi Smithowi, dlatego że prawidłowo zatytułował swoją książkę Badanie nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, więc już sam ten tytuł jego, tej słynnej książki, zwraca uwagę na to, że musimy zastanowić się, jakie są przyczyny tego, że pewne narody są bogate. Więc niejako domyślnie też traktujemy to, że bieda jest jednak stanem wyjściowym. Na początek garść statystyk, wykresów. Jest to wykres PKB per capita, jaki przypadał na głowę mieszkańca przeciętnie. No i jak możemy zaobserwować, przez setki lat ten poziom bogactwa na głowę zasadniczo się nie zmieniał. Pozostawał gdzieś na mniej więcej takim samym poziomie. No były okresy, w których wzrastał, były okresy, w których spadał, no ale nie dało się wyjść poza pewien poziom, poza pewien sufit, poza którym byłoby możliwe właśnie wyjście z tak zwanej pułapki maltuzjańskiej, a więc sytuacji, w której wzrost ludności pociąga za sobą jednocześnie spadek bogactwa. Dopiero w czasie rewolucji przemysłowej w wieku XVIII i następującym po nim wieku XIX obserwujemy pewną eksplozję. Eksplozję bogactwa, zaczyna ono rosnąć bardzo szybko. No i nie jest to tylko wzrost bogactwa per capita, ale także, który wiązałby się na przykład z tym, że jednak liczba ludności pozostawałaby bez zmian. No ale jednocześnie obserwujemy radykalny, gwałtowny wzrost liczby ludności na świecie. Również mniej więcej od tego samego czasu, no można powiedzieć, że już trochę wcześniej się zaczyna, no jest to związane z różnymi czynnikami politycznymi, gospodarczymi, odkryciami naukowymi. O tych czynnikach jeszcze sobie za chwilę więcej będziemy mówić. No i też można przytoczyć taki ciekawy wykres obrazujący to, jaka część
jaki procent ludności świata żyje w skrajnej nędzy. No i tutaj też możemy zaobserwować właśnie to, jak warunki bogactwa, jak dobrobyt zasadniczo się polepsza, zwłaszcza nawet w ostatnich 30-40 latach możemy zobaczyć, jak nawet ta liczba ludzi żyjących w ekstremalnej biedzie no spada, bo nawet pomimo wzrostu ludności. Więc jako, że temat jest dosyć empiryczny, to pomyślałem, że nie ma oczywiście lepszego punktu wyjścia do rozważań empirycznych niż filozofia, bo związki przyczynowe, o które tutaj pytamy, należy najpierw uprzednio jakoś zdefiniować, żebyśmy wiedzieli, do czego chcemy zmierzać, to znaczy no, jakiekolwiek pytanie dlaczego, tak, presuponuje to, że chcemy znaleźć przyczynę tego czegoś, więc jeżeli zapytalibyśmy właśnie o przyczyny dobrobytu, przyczyny wzrostu bogactwa, no to musielibyśmy dysponować jakąś przynajmniej zalążkową teorią przyczynowości, abyśmy wiedzieli w ogóle, o czym mówimy. No i tak tutaj John Stuart Mill, jak widać na slajdzie, zasadniczo definiuje przyczynę jako warunek wystarczający zajścia określonego zdarzenia, określonego skutku. I zauważam, że jest to ten ogół, to znaczy taka przyczyna całkowita, to jest ogół czynników pozytywnych i nieobecnych czynników negatywnych, które łącznie są właśnie tym warunkiem koniecznym dla wystąpienia skutku. No ale oczywiście trudno często uchwycić tę całkowitą przyczynę i musimy też zwracać uwagę na to, jakie są przyczyny częściowe, co składa się na tę przyczynę całkowitą w tym przypadku wzrostu gospodarczego, no więc będą nas interesować też te przyczyny częściowe, które są warunkami koniecznymi wzrostu gospodarczego czy rozwoju gospodarczego albo po prostu częściami tego warunku wystarczającego wzrostu gospodarczego czy rozwoju. No to teraz przedstawię krótce różnice pomiędzy wzrostem a rozwojem gospodarczym. No i generalnie rzecz biorąc, no to można powiedzieć, że wzrost jest kategorią ilościową, a rozwój kategorią jakościową. No i oczywiście teoretycznie bardzo łatwo na tej zasadzie to można od siebie oddzielić, natomiast trzeba pamiętać jednocześnie, że w praktyce no to te procesy nie występują oddzielnie, tylko one zawsze w jakiś sposób się przenikają, są raczej dwoma różnymi aspektami tego samego procesu społecznego czy społeczno-gospodarczego. Więc choć można je teoretycznie od siebie odróżnić, no to w praktyce, w rzeczywistości raczej nie występują one oddzielnie, nie jest to możliwe, żeby je tak od siebie oddzielić. No i można tutaj wysnuć taki wniosek, że rozwój jest zasadniczo czynnikiem ograniczającym wzrost, to znaczy w ramach danego etapu rozwoju gospodarczego można osiągnąć wyłącznie wzrost, a więc ten ilościowy wymiar dobrobytu tylko do określonego stopnia, do tego, żeby wzrost gospodarczy, więc wyrażany na przykład za pomocą PKB per capita, wzrósł ponad określony poziom, no to musimy też zanotować pewne zmiany o charakterze jakościowym, a nie tylko ilościowym. Więc można by powiedzieć, że rozwój gospodarczy, a więc ten wymiar jakościowy jest niezbędny do tego, aby wejść z pułapki maltuzjańskiej, w której ludzkość tkwiła przez setki lat, jak można było zobaczyć na poprzednich slajdach. To jest może po wykładzie pytanie zostawimy, dobrze? W każdym razie to od nazwiska Tomasza Malthusa, ekonomisty. Więc podsumowując te czynniki, to znaczy te różnice pomiędzy wzrostem a rozwojem, można by je zostawić mniej więcej w następujący sposób. No, z jednej strony, tak jak mówiłem, no, wzrost gospodarczy ma charakter stricte ilościowy, rozwój gospodarczy ma charakter jakościowy.
No więc wzrost można by powiązać z takimi czynnikami jak akumulacja kapitału, odnośnie do działania przedsiębiorców, no to z arbitrażem czy wzrostem wolumenu handlu w gospodarce, też z większą skalą podziału pracy w gospodarce, ze wzrostem liczby pracowników pracujących w określonych sektorach, w określonych firmach, wzrostem liczby firm, wzrostem dostępnej ilości dóbr na rynku, no i też szerszym zasięgiem pewnych instytucji społecznych, takich jak prawa własności chociażby, o czym będę też za chwilkę mówił. Rozwój gospodarczy natomiast, jak wspominałem, ma raczej charakter jakościowy, więc będzie on tutaj związany nie tyle ze zmianami ilościowymi, ile właśnie z wprowadzaniem nowych innowacyjnych technologii, z tak zwaną kreatywną destrukcją, a więc tą funkcją przedsiębiorcy, która polega na pewnym wybijaniu procesu rynkowego z jego ze stanów równowagowych. To jest termin wprowadzony przez Józefa Schumpetera, być może się pojawia już na innych wykładach. No, rozwój gospodarczy też będzie związany z wzrostem umiejętności, z polepszeniem technologii, z wprowadzaniem nowych rodzajów dóbr do gospodarki, no i też ze znajdowaniem nowych rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych, które nie były wcześniej znane lub przynajmniej nie były wcześniej stosowane. Więc jeżeli już mamy mniej więcej naszkicowaną te różnice pomiędzy wzrostem a rozwojem, to możemy przejść do czynników najpierw hamujących rozwój gospodarczy, a więc tych czynników, które mogą go w jakiś sposób blokować. No i tutaj oczywiście takimi czynnikami hamującymi rozwój gospodarczy będą wszelkie tak zwane gry o sumie zerowej lub nawet ujemnej, takie jak wojny, przestępczość, grabieże, kradzieże, a więc wszelkie działania agresywne skierowane na niszczenie bogactwa lub na konflikt międzyludzki. Innymi czynnikami z nieco innej kategorii mogą być nieefektywne struktury instytucjonalne, więc pewne systemy gospodarcze także, takie jak socjalizm, stosowanie etatyzmu czy korporacjonizmu, tak jak w poprzednich wiekach, no ale też mamy dwudziestowieczne przykłady ustrojów korporacjonistycznych, jak na przykład w Portugalii, tak, czy Hiszpanii. Więc wszelkie takie usztywniające struktury instytucjonalne i takie, które hamują w jakiś sposób kalkulację ekonomiczną, działania przedsiębiorcze, będą w jakiś sposób przyczyniać się do tego, że rozwój gospodarczy będzie zahamowany lub uniemożliwiony. Podobnie można by tutaj wymienić tak zwane nieformalne instytucje, a więc normy kulturowe, które no nie pozwalają ludziom zgromadzić większej ilości bogactwa. Więc można tu wymienić jakieś podstawy radykalnie hedonistyczne, rozrzutność, tak, skostnienie kulturowe, więc wszelkie takie postawy, które są z jednej strony zamknięte na gromadzenie bogactwa, oszczędzanie i inwestycje, no i z drugiej strony takie normy, które są, które blokują jakikolwiek postęp technologiczny, blokują możliwość prowadzenia innowacji, to wszystko będzie konieczne do tego, żeby rozwój gospodarczy był możliwy. No i ostatnim takim czynnikiem, który można by tutaj wymienić, jest czynnik, który nie jest koniecznie związany z ludzkim działaniem, a więc wszelkiego rodzaju katastrofy naturalne, które też mogą po prostu przyczyniać się do niszczenia zgromadzonego dotąd bogactwa albo nawet do zagłady cywilizacji. Jeśli chodzi o czynniki pozytywne, to pozwoliłem sobie zacząć z nieco innej strony, więc mam na myśli to, że nie jest to szkoła austriacka, tylko nowa szkoła instytucjonalna. Noblista z ekonomii, Douglas North, który zajmował się badaniem przemian gospodarczych, rozwoju gospodarczego, swoją uwagę skoncentrował na instytucjach, no i jeżeli to pojęcie nie jest Państwu bliżej znane, no to instytucje społeczne z grubsza rzecz biorąc możemy zdefiniować jako po prostu reguły, które kierują ludzkim postępowaniem, no zwłaszcza w takim wymiarze intersubiektywnym, w wymiarze społecznym, więc takie ogólne normy, ogólne reguły, których ludzie
przestrzegają. Do tego rodzaju instytucji można by zaliczyć chociażby język czy pieniądz w pewnym sensie, ale także prawa własności. O tych instytucjach jeszcze za chwilę więcej powiem. No i Douglas North w swoim słynnym eseju Institutions twierdził właśnie, że instytucje dostarczają gospodarce struktury zachęt i gdy ta struktura ewoluuje, to kształtuje ona kierunek zmian gospodarczych ku wzrostowi, stagnacji lub upadkowi. No i według niego to, jaka struktura instytucjonalna ukształtuje się w danym społeczeństwie, zależy od tego, jaka jest fundamentalna struktura przekonań w tym społeczeństwie, która właśnie warunkuje pewien rozwój czy ewolucję instytucjonalną, a ta ewolucja instytucjonalna może albo sprzyjać rozwojowi gospodarczemu, albo wręcz przeciwnie. Temat instytucji nie jest także obcy szkole austriackiej. Oczywiście poza takimi sztandarowymi analizami instytucjonalnymi, chociażby problem kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie, to można tutaj wymienić. Do badaczy, znaczy wśród badaczy, którzy zajmowali się tym tematem, czy tak konkretnie bliżej może w tym sensie, że analizowali, czym są instytucje jako takie, to między innymi można tu wymienić Ludwika Lachmana, więc przedstawiciela szkoły austriackiej, który był narodowości niemieckiej. On uważał właśnie, podobnie zresztą jak Norf, chociaż robił to akurat znacznie wcześniej, że instytucje są swego, lub może równolegle, może trochę wcześniej, może przesadziłem, że znacznie wcześniej. W każdym razie on również zwraca uwagę na to, że instytucje zasadniczo, instytucje społeczne, że funkcją ich jest redukcja niepewności, koordynowanie ludzkich działań i kształtowanie wzajemnych oczekiwań, tak? Jeżeli mamy na przykład jakieś prawa własności, to możemy słusznie oczekiwać, że danego przedmiotu nikt oprócz mnie nie będzie ruszał bez mojej zgody, dlatego że takie są granice praw własności. Jeżeli ktoś ośmieliłby się to zrobić, to spotkałby się z jakąś karą, która jest czy sankcją społeczną albo sankcją nawet prawną, która jest jakoś społecznie ugruntowana. Jak stwierdza Lachman, istnienie takich instytucji społecznych ma fundamentalne znaczenie dla cywilizowanego społeczeństwa. Pozwalają one każdemu z nas polegać na działaniach tysięcy anonimowych ludzi, o których indywidualnych celach i planach nic nie wiemy. Jeśli chodzi o instytucje społeczne, to można je, jak już wspominałem, podzielić na formalne i nieformalne. Do formalnych byśmy zaliczali te, które są egzekwowane odgórnie za pomocą środków przymusu, natomiast nieformalne byłyby egzekwowane oddolnie za pośrednictwem jakiejś presji społecznej, norm kulturowych, co mają one pod tym względem inny charakter. Inni austriaccy współcześni ekonomiści, Peter Bethke i współpracy z Kandelą, napisali taki artykuł, w którym zajęli się znaczeniem praw własności dla rozwoju gospodarczego, argumentują tam właśnie, że tą podstawową instytucją społeczną są prawa własności. A więc jednym z warunków koniecznych rozwoju gospodarczego będą właśnie dobrze zdefiniowane, egzekwowalne i wymienialne prawa własności, a więc jest konieczne także to, żeby tytułami własności można było swobodnie handlować, żeby to nie było szczególnie ograniczane. Zwracają uwagę na zdecentralizowany system cenowy jako inny warunek konieczny rozwoju i wzrostu gospodarczego. Moglibyśmy tutaj pewnie wymienić wszystko to, co jest potrzebne do kalkulacji cenowej, a więc także pieniądz, który jest stosunkowo stabilny. Inną kwestią jest stabilność prawna, a więc tak zwana niska reżimowa niepewność, dlatego że wszelkie zmiany prawne, które wydarzają się w jakiś niespodziewany sposób, będą powodować to, że przedsiębiorcy będą mieli mniejszą skłonność do inwestowania.
No i także istnienie rynków finansowych czy kapitałowych, które ułatwiają inwestowanie w różne sektory produkcji, będzie tutaj także prawdopodobnie konieczne do tego, żeby, czy nieprawdopodobnie, ale z całą pewnością jest czynnikiem sprzyjającym wzrostowi i rozwojowi gospodarczemu. Ale niektórzy badacze zwracają uwagę na to, że instytucje formalne z całą pewnością nie wystarczają, no bo można zwrócić uwagę na to, że przez setki lat te instytucje formalne zasadniczo istniały, prawa własności były całkiem dobrze chronione, przynajmniej w pewnych obszarach świata, może w obrębie cywilizacji europejskiej. No ale mimo to nie udawało się wyjść poza ten poziom bogactwa i poza pewien określony poziom ludności, który mogli Państwo zobaczyć na, co mogli Państwo zobaczyć na tych pierwszych slajdach. No i tutaj współczesna ekonomistka Deirdre McCloskey w swojej książce opublikowanej zresztą przez Instytut Misesa pod tytułem Burżuazyjna godność argumentuje, że te instytucje formalne nie są w stanie wyjaśnić rewolucji przemysłowej właśnie dlatego, że istniały wcześniej i podobnie nie jest w stanie tego wytłumaczyć handel zagraniczny, ani wyzysk kolonialny, ani dostępność surowców naturalnych, bo te wszystkie czynniki odgrywały no, niewystarczającą rolę w tym procesie. No i McCloskey argumentuje, że tym czynnikiem, który napędził rewolucję przemysłową i ją umożliwił zasadniczo, no to była właśnie instytucja nieformalna, jakim jest rozwój tak zwanej przedsiębiorczej kultury, a więc po prostu fakt, że przedsiębiorcy zaczęli być bardzo doceniani, tak jak inne, tak jak no wcześniej byli doceniani no między innymi właśnie wojskowi, czy święci, królowie, szlachta, arystokracja i tym podobne sfery, no to przedsiębiorcy zwykle przez wieki byli raczej właśnie postrzegani jako pewni no, wyzyskiwacze czy cwaniacy, którzy żerują w jakiś sposób na społeczeństwie no i zasadniczo nie produkują bogactwa. To można nawet znaleźć w różnych rozważaniach ekonomicznych starożytnych pisarzy. Takie przekonanie właśnie, że jedynym nie wiem, czynnikiem, który przyczynia się do wzrostu bogactwa, czy jedynym źródłem bogactwa jest na przykład rolnictwo albo właśnie wręcz wojny, tak niektórzy rzymscy pisarze argumentowali, no to ta pozytywna funkcja przedsiębiorcy, tego, że on tworzy pewną wartość dla społeczeństwa, według McCloskey dopiero zaczęła być dostrzegana właśnie w XVII-XVIII wieku w Niderlandach i Wielkiej Brytanii. I ona uznaje to razem w połączeniu z pewnymi ideami liberalnymi za ten jeden z najistotniejszych czynników rozwoju i powodów rewolucji przemysłowej. No, można jednak zauważyć, że na pewne czynniki nieformalne czy instytucje nieformalne zwracali uwagę także inni ekonomiści. Już sam Adam Smith zwracał właśnie uwagę na to, że pewne postawy społeczne, pewne postawy względem gospodarowania zasobami są bardziej sprzyjają rozwojowi gospodarczemu. No i Smith właśnie wymienił wśród nich takie cechy jak oszczędność, pracowitość, uczciwość i rzetelność. No i jeszcze uzupełniając może rozważania ogólnie rzecz biorąc instytucjonalne, no w szerokim sensie instytucjonalne można by powiedzieć, że jeszcze no niektórzy badacze jak Norf chociażby właśnie wspomniany już zwracają uwagę na istotną kwestię rozdrobnienia politycznego, jakie miało miejsce w Europie i tego, że idee mogły w miarę swobodnie przepływać pomiędzy różnymi krajami. No i także to, że no mogła tutaj zajść, można by posłużyć się tym hajkowskim konceptem ładu rozszerzonego i pojęciem wymiany bezosobowej, a więc tego, że ten rozwój gospodarczy dzięki tym sieciom międzynarodowym przybierał coraz większą skalę w taki sposób, no, że nie da się jednoznacznie
zidentyfikować, co, gdzie i przez kogo zostało wyprodukowane, a jednocześnie no, w tym wielkim społeczeństwie handlowym, moglibyśmy powiedzieć, wymiana następowała i w taki sposób, że wiele różnych niezależnych, nie znających się zupełnie i nie wiedzących nawet o swoim istnieniu osób osiągało korzyści no, ze swego rodzaju współpracy nieuświadomionej. No i Hayek także dosyć celnie, wydaje się, zauważa, że ta teoria Thomasa Malthusa, zgodnie z którą wzrost gospodarczy czy liczba ludności miałaby być ograniczona określonym poziomem bogactwa, więc to znaczy, że wzrost liczby ludności pociąga za sobą spadek dobrobytu per capita, no nie jest prawdziwa, chociażby też ze względu właśnie na te statystyki, które przytoczyłem wcześniej, na początku wykładu. No i można, no Hayek argumentuje, że jest właśnie dokładnie przeciwnie, że wzrost liczby ludności umożliwia coraz dalej idący rozwój, no bo mamy coraz większą liczbę ludzi, którzy mogą specjalizować się w coraz większej i większej liczbie różnych gałęzi. Ta większa liczba ludności może być bardziej wyspecjalizowana i Hayek nawet twierdzi, że właśnie gdyby liczba ludności spadła, czy zaczęła spadać, no to tym samym musiałby również spaść poziom dobrobytu czy rozwoju gospodarczego, więc ta liczba ludności powinna iść razem, czy mogłaby przynajmniej iść razem w parze z wzrostem i rozwojem gospodarczym. Innym czynnikiem, który można by wymienić, takim stricte austriackim, znaczy tak z stricte austriackiej perspektywy, no to byłoby poszerzanie i pogłębianie struktury kapitałowej w gospodarce. Już było być może częściowo omawiane, no w każdym razie można to zilustrować za pomocą takiego wykresu. No i tutaj, jak widać, pewne oszczędności na tych etapach produkcji, które są bliższe konsumpcji, bliższe produkcji dóbr konsumpcyjnych, no można zainwestować w etapy produkcji bardziej oddalone od konsumpcji, no i dzięki temu produkować na większą skalę, produkować dobra na większą skalę. Więc ten rozszerzanie czy pogłębianie struktury kapitałowej jest zasadniczo możliwe dzięki temu, że spada społeczna stopa preferencji czasowej, a więc dzięki temu, że ludzie mają większą skłonność do oszczędzania, mniejszą do konsumowania wszystkiego tu i teraz. No i dzięki temu właśnie te inwestycje są możliwe, kapitał może być akumulowany. No i ta nowa struktura produkcji okazuje się dzięki temu bardziej wydajna. No, wszystkie te czynniki, które wymieniłem, wydaje się, że są rzeczywiście konieczne do tego, żeby rozwój i wzrost gospodarczy były możliwe, a więc podtrzymywanie pewnego ładu instytucjonalnego, więc tych instytucji formalnych i nieformalnych, i także wzrost oszczędności, pogłębianie struktury produkcji przyczynia się do wzrostu gospodarczego, natomiast niekoniecznie musi być związane z rozwojem technologicznym. No więc wydaje się, że można to uznać rzeczywiście za przyczyny częściowe, no ale wydaje się również, że można sobie wyobrazić, że wszystkie te czynniki mają miejsce, że ład instytucjonalny zasadniczo jest podtrzymywany, no ale mimo tego zasadniczo nic się wielkiego nie dzieje. A więc pytanie brzmi, co dopełnia, co jest warunkiem dopełniającym ten radykalny, to znaczy jak możemy wyjaśnić tę rewolucję przemysłową, dlaczego ona nastąpiła w tym, a nie innym okresie. No i no wydaje się, że jako ekonomiści, jako badacze zajmujący się naukami o ludzkim działaniu, mamy tutaj pewną ostateczną odpowiedź, która być może nie jest zadowalająca, ale jest następująca.
Otóż jest to po prostu kreatywne, przedsiębiorcze, ludzkie działanie, które jest zorientowane na zysk, na wprowadzanie konkretnych innowacji. No więc jest to taki czynnik, który może nie podlegać po prostu dalszemu wyjaśnieniu, no bo zgodnie z naszymi regułami metodologicznymi, o których już rozmawialiśmy wcześniej, no ludzkie działanie jest dla nas jako ekonomistów czymś danym niejako ostatecznie. No i w świetle tych reguł indywidualizmu i singularyzmu metodologicznego musimy je traktować po prostu jako ostateczne przyczyny wszelkich zmian społecznych. No więc pamiętając o tej całej strukturze instytucjonalnej, która musi być podtrzymywana, musimy jednocześnie pamiętać, że w ludzkim działaniu może być pewien czynnik, którego no, nie da się dalej wyjaśnić zwykłą analizą ekonomiczną. Musimy po prostu zdać się na to, że konkretni przedsiębiorcy podejmą konkretne działania, w których wprowadzą konkretne technologie czy innowacje, dzięki którym rozwój i wzrost gospodarczy będą umożliwione. Więc podsumowując, można właśnie sobie przypomnieć te wszystkie czynniki, o których mówiłem, a więc z jednej strony instytucje formalne, takie jak prawo własności czy istnienie rynków finansowych i kapitałowych, z drugiej strony instytucje formalne, a więc związane, nieformalne, a więc związane z kulturą, z wszelkimi normami nie stanowionymi centralnie, ale wyłaniającymi się właśnie w drodze oddolnej ewolucji społecznej, takimi i do takich czynników tutaj można zaliczyć między innymi właśnie tę wspomnianą kulturę przedsiębiorczą, ale także skłonność do oszczędzania, pracowitości. No pewnie też można by tutaj zwrócić uwagę na no skłonność do tworzenia, formułowania i wprowadzania w życie nowych idei, co także wydaje się, że wyróżniało świat Zachodu w ciągu ostatnich wieków na tle innych części świata, w których do rewolucji przemysłowej nie doszło. No i również innymi takimi czynnikami to będą stabilność prawa, istnienie wydajnego systemu monetarnego, no i także to wydłużanie, pogłębienie struktury produkcji, no ale ostatecznie rzecz biorąc trzeba pamiętać o tym, że za wszelką zmianą społeczną stoją ostatecznie konkretni przedsiębiorcy, którzy muszą podejmować konkretne przedsiębiorcze, kreatywne, innowacyjne działania. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja jestem ciekawy, dlaczego rewolucja przemysłowa zaczęła się w Anglii. Bo kiedyś szukałem konkretnych powodów, to ich w sumie nie znalazłem, bo no Anglicy są mądrzy, ale na przykład Francuzi czy Włosi też nie są głupi, już nie wspominając na przykład o Chińczykach. Tak. No tak, no średnie IQ nawet Chińczycy mają chyba wyższe niż Anglicy, tak, jeżeli dobrze pamiętam, statystyk. No więc to na pewno nie jest czynnik, który może to wyjaśniać. No chyba jest po prostu tak, jak mówiłem, tak, że tym ostatecznym czynnikiem jest po prostu to kreatywne, przedsiębiorcze ludzkie działanie, które trudno jakoś wyjaśnić czynnikami zewnętrznymi, jakimiś egzogenicznymi. Po prostu coś, co dzieje się w pewien sposób spontanicznie, no ale te wszystkie uwarunkowania instytucjonalne, o których wspominałem, wydaje się, że też były obecne w Wielkiej Brytanii, a więc prawa własności były strzeżone, idee liberalne, gospodarczo były dosyć obecne. Wielka Brytania też prowadziła no, handel międzynarodowy, rozwój idei był tam w miarę możliwy i wielu myślicieli w Anglii rzeczywiście żyło i osób zainteresowanych nauką, którzy wnosili wkład w rozwój technologiczny, następnie przedsiębiorcy mogli te innowacje, technologie wdrażać w swoich działaniach gospodarczych. Więc no, pewnie trudno jakąś ostateczną
odpowiedź tutaj dać, która mogłaby być jakoś zadowalająca, ale no, na pewno należy zwrócić właśnie uwagę na to, że te wszystkie czynniki tam po prostu były obecne i tak do takiej hipotezy właśnie skłania się wielu badaczy zajmujących się tym tematem. Ja mam pytanie, jak szkoła austriacka zapatruje się na modele w stylu Solowa-Swana albo o jakieś modele endogeniczne rozwoju gospodarczego oczywiście? No myślę, że co najmniej w taki sposób, że we wszystkich tych modelach traktujemy dane jako dane, tak, jako ostateczne dane, no i one zasadniczo koncentrują się na wszelkich czynnikach ilościowych, a więc one nie uwzględniają zmian instytucjonalnych, trudno w nich uwzględnić jakiekolwiek czynniki o charakterze jakościowym, które no, są typowo egzogeniczne w stosunku do tych modeli, można powiedzieć. No więc raczej trudno przy pomocy takiego jednego modelu matematycznego wyjaśnić tak złożony proces gospodarczy. W którym no, mają miejsce tak głębokie i poważne zmiany, tak? Wdrażanie nowych idei, nowych technologii jest coś, czego, coś, co raczej jest niemożliwe do objęcia modelem. Więc czy szkoła austriacka odrzuca użyteczność tych modeli, czy akceptuje je, toleruje i uważa za jakąś taką ewentualną pomoc w analizach? Nie no, w doraźnych zastosowaniach myślę, że jest to dozwolone, żeby używać takich modeli. Natomiast trzeba pamiętać o ich ograniczeniach zawsze. Jakiejś ekonomii stosowanej, tak, w ramach jakiegoś analizy określonego okresu gospodarczego, powiedzmy, no, możemy posłużyć się jakimś modelem, w którym pewne prawidłowości ilościowe się sprawdzają, ale no, jeżeli mielibyśmy szukać jakichś uniwersalnych zastosowań dla takich modeli, no to raczej no, trzeba byłoby być tu bardzo ostrożnym. Chciałem zapytać o tą pułapkę maltuzjańską, która mnie zaintrygowała, bo zszokował mnie w ogóle ten wykres wzrostu PKB na per capita, bo on właściwie był taki zupełnie poziomy, znaczy w ogóle nie było wzrostu. Mało tego właśnie przy 500, a przed naszą erą, czyli kiedy demokracja ateńska się rozwijała i imperium perskie, to był większy niż w 1800 roku, więc skąd to się bierze? Rewolucja przemysłowa, spodziewałem się, że będzie oczywiście wzrost, ale nie, że to aż tak wystrzeli takich malaje w górę to, więc poproszę o wyjaśnienie, skąd to i ta pułapka i aż tak taki wystrzał. No, pyta mnie pan o wielką rzecz. Trzeba znowu odwołać się chyba po prostu do treści wykładu, tak? Do tego, że te pewne uwarunkowania instytucjonalne zmieniały się przez wieki i w pewnych okresach rzeczywiście sprzyjały wzrostowi gospodarczemu, a w innych okresach, w których dochodziło do zniszczenia struktury instytucjonalnej, no dochodziło do pewnego upadku. No także pewne czynniki egzogeniczne tu można wziąć pod uwagę, na przykład jeżeli zwrócimy uwagę na ten okres średniowieczu, tak? Bo tu mniej więcej pewnie będziemy mieli epidemię dżumy, no to na przykład jest to. A skąd samo słowo pułapka? Słowo pułapka, no chodzi o to ograniczenie, tak po prostu, z którym się mierzymy, że jakby, no to jest takie, że chodzi po prostu o to przeświadczenie, że wzrost liczby ludności miałby pociągać za sobą spadek dobrobytu per capita. Więc takie myślenie jest pułapką w tym sensie. Może z tego się to wzięło. Nie znam etymologii, prawdę mówiąc. Nie wiem, czy moja odpowiedź jest prawidłowa. Tak. Możemy o tą różnicę wymiarową, tak? Że według Jezusa ludność wzrasta w sposób geometryczny, a zasoby tylko w sposób arytmetyczny. Czyli tempo wzrostu ludności zawsze musi rzekomo wyprzedzać tempo wzrostu zasobów i w związku z tym ludzie są skazani na to, że jakieś katastrofalne wydarzenie ich przytnie do miary. A to wojna, a to epidemia, a to klęska głodu. Ja zawsze tak rozumiałem to słowo pułapka w tym zakresie, że jesteście jako ludzkość skazani albo na przyrost liczby zasobów, albo na przyrost liczby ludności, ale nigdy realne PKB na głowę nie będzie szło w parze z ludnością.
Więc tutaj chyba te rozmaite czynniki, które wymieniłeś, mają swój wspólny mianownik w tym, że przestaje się jakąkolwiek ludzką jednostkę traktować jako tego zbędnego, bezużytecznego zjadacza. Ten rozwój, pogłębienie struktury kapitałowej, pogłębienie specjalizacji i podziału pracy sprawia, że im więcej ludzi, tym lepiej, bo każdy może być w odpowiednio instytucjonalnie i gospodarczo zorganizowanym systemie produktywnie wykorzystany. Wtedy uciekamy z pułapki. Co widzimy na załączonym obrazie. Czy jest jakaś lepsza miara wzrostu gospodarczego niż PKB per capita, PPP albo i bez PPP? Bo ja kiedyś rozmawiałem z jednym socjalistą, co mi mówił, że tego nie można zmierzyć, bo ten wskaźnik jest tak naprawdę nie do końca dokładny, bo na przykład w 2014 roku PKB per capita było takie same w Polsce, jak i w Rosji prawie, ale przeciętny Rosjanin był dalej biedniejszy niż Polak. Odnośnie tej ostatniej kwestii, to pewnie by trzeba było zwrócić jeszcze uwagę na różnicę między średnią arytmetyczną, a na przykład medianą, tak? Tak mi się wydaje, no bo jeżeli PKB per capita no w obu przypadkach miałoby być równe, a przeciętnie, a jednak większość Rosjan, powiedzmy, byłaby biedniejsza niż większość Polaków, no to mogłoby to wynikać z innego rozkładu bogactwa w społeczeństwie po prostu. A wskaźniki zawsze będą ograniczone, jeszcze kwestia ich praktycznych zastosowań. Może używamy tego PKP z racji tego, że jest ono w miarę poręczne i w miarę łatwo się nim posłużyć. A jeżeli mielibyśmy formułować jakiekolwiek oszacowania względem tego, jak na temat tego, jak kształtują się jakieś bardziej specyficzne rozkłady dochodów i tak dalej, no, byłoby to o wiele trudniejsze do przeprowadzenia, więc myślę, że może stać za tym motyw praktyczny po prostu, że posługujemy się tym PKB, no ale jest to też użyteczne, tak, w pewnych zastosowaniach. Oczywiście coś to jednak mimo wszystko obrazuje. To chyba kod QR nam zostaje. No tak, to poprosimy od razu kod QR. Czyli co, dziękujemy.